Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla barana, lwa, strzelca od 29 stycznia do 4 lutego. Także zaczynamy od oczywiście kart tarota dla barana. Zobaczymy jaki to będzie tydzień dla was. Trochę baranki. Dobrze. Zobaczymy co tutaj. Dobrze, poniedziałek, księżyc, powracają osoby, sprawy z przeszłości. Może coś się wyjaśnić u barana w tym dniu, ale oczywiście księżyc przynosi dużo niejasności ogólnie, dużo zamieszania, także ostrożnie i pomału. We wtorek być może, że ta tajemnica właśnie w związku z kobietą wyjaśni się, jest rozmowa tutaj. Możliwe, że kobieta z przeszłości i pokazuje się wasza intuicja i wyjaśnienie tajemnicy. W środę jest dużo obowiązków, zamieszania, dużo obowiązków domowych, zawodowych i oczywiście niechęć do wykonywanych zadań. To wiadomo, ale dacie radę. W czwartek, kochani, ta piątka mieczy przynosi też spory, kłótnie, niedocenianie, różnego rodzaju niskie emocje. Trzeba uważać w czwartek, aby się nie pokłócić, aby się nie zdenerwować. W piątek rozmowa z mężczyzną. To może być przełożony, osoba w mundurze, ale też, kochani, to może być szef, tak? To może być i lekarz nawet, chciałam powiedzieć. Ważna rozmowa, którą trzeba odbyć. To może wam pomóc. W sobotę słońce, dużo radości, spełnienia, planowanie urlopu, wyjazd gdzieś i oczywiście zadowolenie, radość, dobre wiadomości przychodzą do was, na przykład od rodziny, różnego rodzaju zaproszenia i ciekawe rzeczy się dzieją, czujecie się spełnieni. W niedzielę karta sprawiedliwości, to co ma przyjść do was, to przyjdzie. Rozwiązują się problemy, szukacie rozwiązania, szukacie wyjścia z sytuacji. Sprawiedliwość jest zawsze tutaj, można powiedzieć, że przy tym słońcu po waszej stronie, więc nie macie się czego obawiać, wyjaśni się przeszłość. Bardzo dobrze, dobry tydzień, emocje będą się wyrównywać pomału. W zdrowiu, kochani, musicie uważać na bóle głowy szczególnie, układ moczowo-nerkowy, sprawy hormonalne, wirusy, bakterie, które mogą przyjść niespodziewanie. No dobrze, i teraz sprawy związane z dzieckiem. Bądź też nowy problem urzędowy przy kobiecie starszej. Możliwe, że wyjaśni się sytuacja z kobietą starszą, jakiś problem, też może być nowy problem właśnie. Kobieta może mieć problemy urzędowe czy sądowe. No tak to wychodzi, kochani, powoli się wyjaśnia. Ale bardzo powoli. Lew. Od 29 stycznia do 4 lutego. Lew, przypominam do kart. 29, 4 stycznia. Tutaj, moi drodzy, albo wyjazd, albo powrót w poniedziałek. Możecie też coś kupić sobie, sprzedać korzystnie. Fajny poniedziałek. Dużo, moi drodzy, jest ciekawych spraw. Macie pozwolenie od Wszechświata na działanie. We wtorek jest Królowa Monet. Bardzo dobry czas na finanse, obfitość i sprawy związane z domem. Tak? Cieszycie się z tego, że jesteście w domu. Wróciliście na przykład do domu z podróży, albo też, kochani,
Tutaj właśnie taka gospodarna osoba koło was, która albo wy sami jesteście taką osobą, która gotuje coś dobrego, sprząta i taki dzień poukładany, praktyczny, gospodarny. W środę również dwójka buław. No tutaj przygotowujecie się, rozważacie jakąś albo drogę, albo jakiś pomysł. Jesteście troszeczkę przed takim wyborem, stoicie przed wyborem w środę, nie wiecie, co macie robić. Czy zostać w domu, czy wyjść, czy wyjechać, czy w ogóle coś robić. Także przygotowujecie się. W czwartek ta dziewiątka była w też przeciążenie ogólne organizmu. Chcecie odpocząć bardziej jak pracować. I w piątek również ta siódemka monet mówi o tym, że jest dużo pracy, obowiązków, także opłat, płacenia różnego rodzaju zobowiązań, rachunków i tak dalej. No i oczekujecie na jakieś wpływy, tak? Na wypłatę, na przelewy i tak dalej w piątek. Czekacie na owoce swojej pracy. W sobotę jest bardzo dobra passa. Wyruszacie gdzieś. Lew cały czas jak gdyby jest w ruchu. Dużo osób koło was w sobotę. No i oczywiście zadowolenie, tak? Też może tutaj są sprawy związane z karmą. Takie jest wasze przeznaczenie, że macie gdzieś jechać, macie się spotykać z ludźmi. I w niedzielę również wyruszacie gdzieś. W większości może będziecie odwiedzać jakieś muzeum. Tutaj jest dużo spokoju. To, co sobie obierzecie, taką drogę, to się wszystko spełni w niedzielę. Możliwe, że też będziecie się czegoś douczać. Może przed egzaminami, na przykład niektórzy. Zdrowotnie, dobrze, układ pokarmowy. No i troszeczkę takich niedomagań, stawy kości, no ja bym powiedziała kolana, tak? Może tu coś dokuczać. Prezent, który przyjdzie do was w tym tygodniu, niespodziewanie, ale od osoby takiej zazdrosnej, tak? Od osoby, która zawsze oczekuje bardziej czegoś od was, także tutaj może was zaskoczyć osoba fałszywa, zazdrosna jakimś prezentem. Tak to wychodzi, kochani, i teraz przechodzimy do strzelca. Dziękuję za uwagę. I przechodzimy do strzelca. Od 29 stycznia do 4 lutego. Dobrze, zobaczmy, co tutaj. U strzelca poniedziałek uważamy na swoje zdrowie, ale też mogą się zakończyć jakieś relacje. Jest tutaj spór pokazany albo samym sobą ze względu na ograniczenia, na przykład finansowe czy zdrowotne. Po tym poniedziałku takim mocnym, ja bym powiedziała, jest karta piątki monet, też ograniczeń, możemy się słabiej czuć i tutaj oczekujemy na poprawę, na przykład relacji, na poprawę finansów. Również. Środa, liczycie sami na siebie, ale dajecie radę, będziecie dawać radę, idziecie do przodu pomimo takich ograniczeń i problemów. Idziecie, liczycie na siebie i walczycie, tak? Też może być coś odwołanego, jakieś spotkanie. W czwartek już jest lepiej, bo tutaj się pokazuje rycerz monet, dobry status finansowy, lepsze pieniądze i zadowolenie, jest pomoc. W piątek znów jest słabsze samopoczucie, też niedostrzeganie swoich możliwości, trzeba odpocząć z pewnych względów, przemyśleć pewne sprawy. W sobotę jest zmiana również, transformacja. Możliwe, że będziecie gorzej się czuć, ale też coś się kończy, tak? Pewien etap w życiu się kończy i wy o tym wiecie. I tu jest bardzo ładnie pokazane, że w sobotę się kończy, a tutaj jest przed wami karta świata w niedzielę.
Także otwieracie się na nowy świat, na nowy porządek. Możliwe, że zamykacie za sobą stary rozdział i wyruszacie za granicę, albo też, moi drodzy, kończycie pewne sprawy i po prostu szukacie nowej drogi gdzieś dalej, tak, od waszego miejsca zamieszkania. Może to być już fizycznie podróż, albo też poszukiwanie nowego miejsca. Szukanie czegoś w internecie w niedzielę. Także na zdrowie, ja bym powiedziała, uważać układ kostny, stawowy, kostny, układ oddechowy troszkę, sprawy związane ze stresem, taka lekka chandra mi się tu pokazuje, jakaś nostalgia, tęsknota. No dobrze, a tutaj cygańskie karty, co nam podpowiedzą? Uważajcie, bo koło waszego domu, koło waszego związku, koło uczucia może czaić się wróg, ktoś fałszywy. Też uważajcie, żeby was w tym tygodniu ktoś może nie okradł, bo jest karta złodzieja. I to może być złodziej, który przyjdzie bezpośrednio do was, albo też, moi drodzy, do waszego partnera, partnerki. Także na to musicie zwrócić uwagę. Kto kręci się koło was w tym tygodniu? No, przykro, ale takie życie jest. To tyle. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i oczywiście do usłyszenia.